Postawię śmiałą tezę. Pewnie nie lubicie, gdy ktoś kradnie waszą tożsamość, a następnie okrada was z pieniędzy. Informuje cały wszechświat o tym, co robicie, albo namierza was i waszą rodzinę, narażając was na niebezpieczeństwo. Uważacie, że to złe. Jeśli tak właśnie myślicie, jak ja, bo nie lubię takiego postępowania i chcę, by prywatne informacje o mnie pozostały prywatne, to powinno wam zależeć na zabezpieczeniu danych. I właśnie tym tematem się zajmiemy. Dużo się dowiecie o danych osobowych, do których należy nazwisko czy numer ubezpieczenia społecznego. Są też dane pośrednio umożliwiające identyfikację, na przykład adres lub numer telefonu. Dlaczego to jest ważne? Dowiemy się też, jak ludzie próbują wejść w posiadanie tych danych i po co to robią. Może chcą wam zaszkodzić, opublikować w internecie coś na wasz temat, kontrolować waszą obecność w sieci, okraść was lub osoby, na których wam zależy. Potem poznacie metody ochrony. Będziecie musieli zmienić swoje zachowanie, być bardziej czujni, ale są też sposoby technologiczne, ukrywanie danych, szyfrowanie ich, uwierzytelnianie, czyli upewnianie się, że ktoś jest tym, za kogo się podaje. Obejrzyjcie filmiki o bezpieczeństwie danych. Nie tylko dlatego, że są ciekawe. Mogą was uchronić przed stratą pieniędzy, przykrościami i zakłopotaniem.